najlepszym wyborem było postawienie na superbohaterstwo, bo w sumie z tego co pamiętam, początkowe czasy tego TMCMika to było tak jakby właśnie ograniczało się do przygód superbohatera, prawda? Ale lata 90. w ogóle były czasami superbohaterów, jeśli chodzi o komiksy. Proszę sobie, nie ma czegoś takiego jak 3,5 milionowa sprzedaż, czy 7-milionowa sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Tak się stało ze Spider-Manem Todda McFarlane'a. Prawie 3,5 czy 3,2 200 tysięcy milionów egzemplarzy sprzedane. To jest w ogóle nieosiągalne. W tej chwili każdy by się to pokrajał. Co się stało z grupą, która przeszła, potem założyła Image Comics, czyli McFarlane, Mark Silvestri, Rob Liefeld, zresztą kiepski artysta. I okazało się, że jak Jim Lee wydał Wildcats chyba, pierwsze wydanie, to się sprzedało chyba 7 milionów. I oni wszyscy powariowali. To byli 20-paroletni chłopcy, którzy sobie Ferrari pokupowali tydzień po odebraniu kasy. I wszyscy zwariowali. Lata 90. były takie po prostu. Po pierwsze, pierwsze wydanie nasze było Spider-Man i The Punisher, czyli była taka linia po prostu. Potem był Superman, Batman i tak dalej, i tak dalej. Zresztą Killing Joke był wydany jako. Która z tych serii była najbardziej dochodowa? Muszę powiedzieć, że chyba przez lata najpewniej sprzedawał się Spider-Man, mimo że to, co zawsze było niestety wadą komiks, to, co rozwaliło trochę komiks amerykański w Stanach Zjednoczonych, to były przerażające crossovery tak zwane, czyli historia, która przechodziła na 350 tysięcy różnych innych historii, żeby ją zgarnąć, trzeba było kupić 115 zeszytów. I my to cieliśmy jakoś, żeby to, edytorsko to było piekło. Ale niestety tak było. Zresztą był to też okres okładek, gimików typu trójwymiar, foliowana, niefoliowana, zakręcana, wytryski, wszystko wodne. Fontanny, wszystko było. I lata 90. Ponieważ zaczęliśmy od superbohaterów, zawsze myśleliśmy, że te strony, że to jest dobry wybór, i tak działaliśmy. Jestem ciekaw, jak Polska przyjęła Spawna. Dobrze przyjęła Spawna. Na początku była dość intensywna reklama tego. A później jak wkroczył, to był taki duży boom. Po pierwsze kontrowersyjne rysunki, ale dość inne rysunki McFarlane'a, którego dotychczas mogliśmy zobaczyć w Spider-Manie, prawda? Jego autorstwa. No i kolorystyka, która różniła się pozytywnie od innych dotychczasowych komiksów. Więc mówi pan, że dobrze, że ogólnie dawał czadu. Nie, Spawn był dobrze przyjęty, Wildcats był dobrze edytorsko zrobiony, w sensie wydania, znaczy papieru, poligraficznie. Ale Wildcats chyba krócej był ciągnięty, ale się nie ma. Tak, on był chyba, seria poszła i potem już jakoś chyba za drogi komiks, który się okazał, za dobry papier. Nie poszli państwo za ciosem, jakieś inne serie. Witchblade była wypowiadana bodajże, Darkness. To są późniejsze lata. Nie, to mniej więcej ten moment, 97 rok. 97. Nawet Arek zapowiadał na Whiteness, Darkness bodajże, bardzo się zachwycał. Ja nie wiem, czy tam nie było jakichś kwestii z licencją, ja nie wiem, czy prawa nie były za drogie. Nie pamiętam w tej chwili, naprawdę nie pamiętam, szczerze mówię. Nie wiem, można było wydawać wszystko, ale nie udało się wszystkiego wydać. Natomiast trzeba pamiętać, że wydanie jednego komiksu to są poważne kwoty. W momencie, kiedy się komiks nie sprzedaje, to nie ma się. To trzeba zapłacić jeszcze procenty, jakieś royalties i tak dalej. Trzeba zapłacić za diapozytywy, potem to wszystko na CD. Ciekawe, dlaczego powiedziałem, że trochę się czuję jak dinozaur, dlatego że
tu prawie każdy z Państwa ma telefon, który nagrywa filmy i ma 5 megapikseli i tak dalej. Jak my zaczęliśmy? My zaczęliśmy z piórkiem, kalką i kserokopią. Jako ciekawostka, jak filmy przychodziło jednego zeszytu, to była paczka ze Stanów albo z Irlandii, bo oni to świecili to, z diapozytywami i ona była mniej więcej wielkości tego stołu. I trzeba było to wszystko kroić i dobierać 4 kolory. Taśmo, no to po prostu tak się nie robi. To są zamierzchłe czasy, to jest średniowiecze w tej chwili. Ale tak robiliśmy. I oczywiście te diapozytywy były wtedy bardzo drogie. Nie tak jak teraz z płyta DVD. Wracał postęp, zupełnie od, tak, orka na ugorze. Wiemy w tej chwili, co się dzieje z panem, a czy pan wie, jak mówiłem na świetnie, co się stało z drugim filarem TSMiK, czyli Arkiem? Wiem, Arek jest teraz od 2,5 lata temu wyjechał do Irlandii, został. Jest teraz w Dublinie. I szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, bo zmieniał pracę, ale pracuje w jakimś biurze, chyba mało związany jednak z komiksami, natomiast rozmawiałem z nim tydzień temu i cały czas interesuje się komiksami, czyta filmy, także jest cały czas na, że tak powiem, jego zainteresowanie nie stopniało ani o trochę. A tak na poważnie, to czy ty śledzisz obecnie komiks, który jest wydawany w Polsce? No, śledzę o tyle, że wiem, że jest mnóstwo tego. Czyli nie masz jakichś serii, które byś czytał, które byś zbierał? Jak mógłbyś ocenić dzisiejszy rynek komiksowy? Z perspektywy no, tego dinozaura, jakim siebie określasz, prawda? Kiedyś jak, wiesz, jak było, a teraz i jak to możesz, wiesz, ocenić? Przede wszystkim jest to nieprawdopodobna konkurencja i różnorodność. Czegoś takiego nie było. No, nie wiem, ile jest w tej chwili dokładnie wydawnictw w Polsce. Ale jest młody, cieszę się, że ludzie rysują, Polacy rysują, piszą dobre scenariusze. Tak zwane offowe też troszkę, jak w Kultura Gniewu. No to są niszowe zupełnie rzeczy, ale tutaj zauważalne. Często za granicą giną takie komiksy, bo one są po prostu kompletnie niezauważalne. Komiks się zmienia tak, jak się czasy zmieniają. No. Komiks się zdigitalizował, komiks jest w internecie, tego nie było. To były czasy naprawdę zamierzchłe, ale forma jako nigdy nie zmienia, nie zginie. Ludzie się bali, że komiks jest w ogóle podłą formą sztuki, że nie jest sztuką, z czym absolutnie się nigdy nie zgadzaliśmy. I cieszę się, że urósł do rangi sztuki naprawdę w Polsce. Dzięki właśnie no, trochę Egmontowi, trochę nam, trochę właśnie tym wydawnictwom mniejszym niż no i artystom. No, widzę pan Prościński, który jest mega gwiazdą w tej chwili.